sobotę na zaproszenie motocyklistów i cydakoty pojechaliśmy na otwarcie klubu motocyklowego, który urządzony został w stodole i taką samą nazwę chyba otrzymał klub stodole. Jak żeby inaczej, żeby nie chcieć z pustą ręką, trzeba było coś wymyśleć. I oczywiście związanego ze stodołą. Chlebem i solą. I wodą. I rozpuszczalnikiem oczywiście. W każdym. Nitro, żeby szybko wyszło. Nie ma zmarłego tam. Niech ona sobie teraz śpi, proszę cię. Solo, trzymajmy. Ale bajka! Po oficjalnym przywitaniu zaproszono nas do wspomnianej stodoły, gdzie przywitano nas, zobaczcie sami, byłem pod ogromnym wrażeniem. Tak się cieszę bardzo. Zapraszamy. Ale wiedziałeś, gdzie stanę. Wiedziałeś, gdzie stanę. No, no spójrz po lewo. Ja też wybierzmy. Moi kochani, chcieliśmy was serdecznie przywitać. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że przyjechaliście do nas. My jesteśmy niezrzeszeni, nie tego. Traktujecie nas na równi i to jest dla nas tak wspaniała rzecz, że aż już zaraz będę płakać o komu. Wiki. Zawsze na nich możemy liczyć. Zawsze nas wspierają, zapraszają. Tak samo jak i dusze. Także robicie cudowną robotę, chłopaki, po prostu wielki dla was szacun za każdy wasz zlot. To, co zrobiliście teraz, to było po prostu mega kosmos i nie przebije, nie przebije tego zlotu, chyba żaden nigdy zlot. Posłuchajcie, jeszcze raz serdecznie wam bardzo dziękujemy, że trzymacie z taką nijaką grupą jakiejś cydakoty. Wielkie brawa! Nie zabrakło również atrakcji, które zapewnili gościom. Można było sobie porzucać toporkiem.
można było sobie postrzelać. Mimo padającego deszczu było słonecznie. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć. Nie zabrakło tańców. Śpiewów. Było fajnie.